stronie atakując. Pierwszy pojedynek pierwszych klubowych mistrzostw. Zdecydowanie byli lepsi. Za chwilę zobaczymy sytuację. Montekinos. Piękna bramka. Tutaj Bosnić dał się zaskoczyć, chociaż no, wyjątkowo precyzyjnie, tak jak Robert Gadocha kiedyś no, potrafił to zrobić. Wykonał to doskonale, no, trafił idealnie. Ja myślę, że tutaj bramkarz był trochę zmylony, bo ustawiało się ich trzech. I mogło być po meczu. Tak. Przypatrzmy się tej sytuacji, strzelał Akinaga. Mogło być 2-0 i myślę, że Manchester by się raczej po tym chyba nie podniósł. No na pewno by to był knockout. Dwight York będzie pamiętać ten moment, bowiem no, jednak nie strzelić karnego, chociaż tu świetnie Pineda się spisał. 80. minuta. Wydawało się, że może także być przełomowa. Jednak piłka jest piękną grą. Nigdy nic nie można powiedzieć do końca, bo to 81. i Dwight York znowu pierwsza. Tu Anelka się niezwykle przytomnie zachował. Roberto Carlos. Nawet się zastanawiałeś, ćwiczyli czy nie ćwiczyli, jakiś wariant, no, no, tak mocny strzał przy rykoszecie, środek strefy przy rykoszecie tak. Właściwie to się musi często kończyć. Tym bardziej, że on tu, widać było, mijał mur. Ładna bramka. Odpowiedź była dość szybka, po 9 minutach, 20. Nieuznany gol. No właśnie nie wiadomo w sumie. Tak, Edison mnie... na 1-1, a tu sytuacja, w której mogło być już 1-1. Tak, to przystanie 1-0 po błędzie Hierro i niepewnej interwencji Casillasa mogło być 1-1, ale 9 minut później Edilson, piłkarz numer 1 Brazylii, no, pokazał w tym meczu, że rzeczywiście zasługuje na to miano, chociaż jak mówił Andrzej Zdrowi, tych talentów jest tyle, ale popatrzmy, tutaj dostał świetną piłkę i nie dał szans Casillasowi. Bardzo ładne techniczne uderzenie z zewnętrzną częścią stopy, minął bramkarza, no, to rzeczywiście technika brazylijska może. To są inne wymagania. Roberto Carlos, także. Na inne wymagania w Europie. Ale na tę akcję popatrzmy, bo to jest dzieło. Ograł Karen Bojak dziecko. Tak zwaną piłkarską siatkę. Siatkę mu założył i w ten sposób drugą bramkę zdobył w 64 minucie. No i przepiękna akcja Anelki. Proszę zwrócić uwagę, takiego bramkarza jak Dida położyć jednym złotem. To się przypomniały jego bramki na Wembley, kiedy wygrali Francuzi, mistrzowie świata z Anglikami. 2-0 tam nawet Anelka strzelił trzecią prawidłową bramkę, której sędziowie nie uznali. No i zostałby niewątpliwie bohaterem, gdyby nie ten nieszczęsny karny, chociaż na pewno dla trenera Sansa, dla prezesa i dla trenera Del Bosque. No jest to nareszcie piłkarz, za którego wyłożyli 35 milionów dolarów. Strzela gole, wypracowuje sytuację, no tak, na pewno powoli, myślę, sięga tej najwyższej no formy. No i tu, jak byś to ocenił, tę sytuację? No, bramkarz, widać, że wyczekał do końca. Anelka uderzył. Jest ta możliwość poruszania się na linii. Najgorzej jak mógł, no, tak się nie strzela właśnie bramkarzowi, to jest jego najlepsze miejsce do obrony. W pierwszym meczu Real miał rzut karny, strzelał Savio i Savio strzelił właśnie pod poprzeczkę silnie, tak właśnie należałoby wykonywać. No to jest przewaga tych zawodników, którzy mają w bramce wzrost. Klubowym mistrzem świata Vasco da Gama blisko finału. Może być to rewanż, jeżeli wejdzie do finału Real Madrid, a nie Corinthians za ostatni, nie, z 98 roku Puchar Interkontynentalny, ale popatrzmy na bramki. 25 minuta Romario. Bardzo ładna akcja Edmundo i Romario, czołowy strzelec dawnej reprezentacji. Tutaj błąd Gary Neville'a. Nie było możliwości, by
Romario mimo swojego wieku, 34 lat, zapomniał, jak się zdobywa gole. Ciągle jest takim piłkarskim sępem, który wykorzysta każdą okazję, by strzelić, i tu ponownie błąd. I Romario 2-0 w 27 minucie. Zatem już w pierwszej połowie widać było, że Manchester bez Beckhama jest w tym turnieju cieniem siebie i że wielkich szans nie ma. Jedna z najpiękniejszych bramek, sztuka techniczna Edmundo w 42 minucie do przerwy, 3-0, zanosiło się na pogrom Brytyjczyków. Dopiero w 81 minucie bat. Tych zmian było dużo. The home team psychological edge, but it was the Mexicans who rise to the occasion first when Aguinaga snapped up the loose ball to beat the Silva from 8 meters for 1-0 Necaxa. The Mexicans lead would last just 10 minutes though after Ramon's corner was misjudged by Pineda, allowing Odzivan to head the equalizer. The replay highlighting the terrible ball watching by the Mexicans, which gave Odzivan a free header. And on the half hour, Vasco almost went ahead. Roman Romario, who got 2 goals against Manchester United, almost cashed in again. And after a frustrating period that had the Vasco coach considering other attacking options, Romario did finally make the breakthrough. When Junio and Donizetti combined with a build-up that was finished superbly by the Brazilian veteran for the game winner. The 2-1 victory on the 30th anniversary of the club, putting Vasco. Mogliśmy osiągnąć dużo więcej niż grać tylko o trzecie miejsce. Trener Necaxy Raul Arias wyraził jeszcze bardziej śmiałą opinię. Mogliśmy zdobyć tytuł najlepszej drużyny świata. Był już w trudniejszej sytuacji. Vasquez, Aguinaga. Delgado ma dobrą pozycję, będzie w sytuacji niemal sam na sam z bramkarzem i gol! 1-1, proszę Państwa. Drugi gol Agustina Delgado, reprezentanta Ekwadoru, który od 3 lat gra w meksykańskim klubie Necaxa. Delgado ma 25 lat. Ładna kontra, szybka, dynamiczna akcja.
zagranie charakterystyczne dla Aginagi, Robaka Delgado. Prostopadłe podanie, nie zdążyli obrońcy. I w ten sposób Real Madryt stracił bramkę i mamy 1-1. Ognienowicz, Morientes, ależ pięknie uderzył Morientes i świetnie spisał się tym razem Pineda, Raul. McManaman, wybita piłka przez Igaredę. Oliwa, Perez, przeszkadza mu Sanchez i koniec spotkania. W normalnym czasie mecz zakończył się rezultatem remisowym 1-1. W tej drugiej połowie Hiszpanie nie potwierdzili opinii zespołu, który rozgrywa lepsze mecze. Pojawia się nad stadionem Maracana słońce. Ale uwaga, bo to Etu i Pineda. Pierwszy pojedynek napastnika z bramkarzem. I rzut karny pewnie wykonany. Vázquez będzie wykonawcą teraz rzutu wolnego. Sergio Vázquez. Bardzo mocno uderzył, bardzo szybko. Iwan Elguera. Rzuta karnych 1-1. Technicznie lekko, ale precyzyjnie przy słupku Salvador Cabrera i Albano Bizarri. Poprzeczka, proszę Państwa. 2-1 po serii pierwszych dwóch rzutów karnych prowadzi Real Madryt. Nie patrzy na bramkarza. By nie zdradzać mu kierunku strzału i proszę Państwa, nie wytrzymał psychicznie Steve McManaman. Uderzył niecelnie. Luis Perez to młody piłkarz, ma 19 lat. 2-2. Morientes ustawia piłkę. To wyborowy strzelec, ale nawet najlepszym zdarzały się błędy przy jedenastkach. Historia futbolu pamięta takie rzuty karne, których nie potrafili wykorzystać i Platini, i Sokrates. Morientes jednak nie sprawił zawodu sympatyką Realu Madryt. Mamy 3-2. Aginaga i 3-3. Lewa noga i ponad poprzeczką. Delgado, bramka Necaxa trzecią drużyną klubowych pierwszych mistrzostw świata po zwycięstwie rzutami karnymi nad Realem, nad słynnym Realem. Słynne europejskie firmy doznają sromotnych porażek. Manchester nie odegrał żadnej roli. Real Madryt musi się pogodzić z czwartą pozycją w tych klubowych mistrzostwach świata.